A pamiętasz wizytę Angeli Merkel w Moskwie i... Nie był u siebie. Putin, który doskonale wiedział, że ona ma taką fobię polegającą na tym, że panicznie boi się psów, ale wiesz, no nie był u siebie, więc numery... Chociaż macki rosyjskich służb specjalnych, jak wiemy, sięgają wszędzie, więc zdychać za mocnym przywódcą, no ale... Dało się okazję, żeby sobie... Ale słuchaj, wszystko jeszcze prezentował z Kamalą Harris, czego się obawiam ogromnie. To taka też lekcja dla nas, prawda? Że dzieciaki są bardzo szczęśliwe w tak trudnych warunkach. No, dla nich każda miła rzecz to jest doceniana po prostu. Nie są jeszcze zblazowane, że tak powiem, jak wiele dzieci europejskich. No, to jest część takiej ideologii, te skłoty, które no, też są w Warszawie. Jak państwo pamiętają, był rok 2012 albo 2013 i ci, którzy w skłocie tym tam w pobliżu Placu Konstytucji działają, to zaczęli zrzucać coś z dachu, z okien. Włączyli się po prostu w tę rozróbę, która tam się wokół działa. No skłoty mają taką rewolucyjną skłonność do zadymiarstwa. Słuchaj, czasy mamy nerwowe. Ja tam usprawiedliwiam. Dwa kubki melisy przed snem, bo po pandemii wszyscy wytrąceni z równowagi. Polecam... No to właśnie było mniej więcej to. Szkoda, że nie wytrzymał ten balkon do pierwszego rzutu z tej plantacji. Przynajmniej truskawki byłyby ze śmietaną. Ale to nie musi być taka gruba wersja. Chyba, że on jeszcze... Właśnie to mnie... No to typowy Greenpeace, czyli nieodpowiedzialność, wielkie zadęcie, a potem... A tam zdarzyło się. Zwykle, nic się nie stało. Dwóch ludzi na trybunach poturbowałem, tam wylądowałem wśród tych. A gdyby tam terrorysta...